Oranki, hrabianki. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest nieprzypadkowe. W roli hrabianki Monika Sobczak-Waliś. Jaką by tu sobie dzisiaj herbatkę zaparzyć? O! Może jaśminową? A jeszcze, jeszcze odrobinkę dosypię. Ach! Według Kaliszanina od dziś długość dnia wynosi aż 14 godzin i 54 minuty. Cieszą się wszyscy, zwłaszcza z dłuższych wieczorów. Już od kilku dni, tak w samym mieście, jak i poza nim, potwierano ogrody i ogródki z piwem, gdzie amatorzy tego trunku raczą się smakiem, zwłaszcza, że dni ostatnio coraz cieplejsze, mimo chłodnej zoszki. Nawet w parku otworzono budkę z wodą sodową. Jeśli zaś chodzi o ten ostatni, to prócz istniejącej już altany, gdzie osoby używające kuracji piją wody mineralne, podobny zakład urządzony zostaje w ogródku szwajcarskim, tam na końcu alei, gdzie dostać będzie można także i kawy i mleka. A jest jeszcze projekt, by codziennie grywała tam orkiestra. W razie niepogody można będzie używać przechadzki pod wystawą. Otwarcie zakładu, z tego co piszą w Kaliszaninie, ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu. Tak w ogóle, to wiele udogodnień ostatnio zaprowadzonych zostanie. Na ten przykład Fingerhut rozpoczął robotę celem wystawienia nowej altany fotograficznej w swoim domu przy Wrocławskiej. Korzystając ze wszystkich najnowszych odkryć i ulepszeń, zakład swój na wzór zagraniczny, zamierza urządzić, zaopatrzyć we wszystkie możliwe wygody. W pierwszej kolejności chce ulepszyć laboratorium celem wykonywania fotografii na porcelanie i szkle. To jest bardzo modne, ostatnio podobno. Z kolei Mitwoch. Mitwoch zaopatrzył swoją czytelnie wdrukowany katalog, a także powiększa księgarnię, by ustawić w niej fortepian dla wygody osób kupujących nuty. Żeby potem rozczarowań i reklamacji nie było, że ktoś nie wiedział, co kupił. Chodzą też. Że po zabrukowaniu Placu Świętego Mikołaja, co nastąpi około 1 listopada, wszystkie istniejące targi tamże przeniesione zostaną. Zmiana ma wpłynąć na czystość i porządek w mieście. Ach, szkoda tylko, że nie znajdzie się jaki przedsiębiorca, który zbudowałby tak zwany omnibus przy kąpieli wspólnej dla mężczyzn. Być w kilku miejscach na rzece urządzają łazienki. Przy takim omnibusie. Mogłaby istnieć szkoła pływania albo gimnastyki, i taki właściciel zrobiłby dobry interes przy niewielkim kapitale. Mm. A skoro już wypłynął temat rzeki, to za wzór do upiększenia i wzmacniania brzegów naszej prosny, Posługiwać może kawałek przy moście trybunalskim położony. Tam, pod troskliwym nadzorem i kierownictwem umiejętnym pana Szliwego, wybrzeże zostało zrównane, bariera rzeki wysunięta ku ulicy, drzewa posadzone, a najniższy taras obsadzony gęsto kołkami wierzb, których splecione z sobą w przyszłości korzenie utrwalą brzeg, zastępując żywotną cembrowinę. Za jednym posunięciem uwiększone, zabezpieczone i zarazem wzmocnione zostało to miejsce. Życzyć by należało, aby inne brzegi w rozmaitych stronach miasta, zwłaszcza na ulicy Babiny, w ten sam sposób wzięte były w opiekę. Od jakiegoś czasu chodzą po mieście dwaj kataryniarze. Duet złożony ze skontrastowanych głosów przeraził nerwy już niejednego z przechodniów, a nawet konie ciągnące bryczkę, które nie dały się furmanowi wstrzymać i popędziły galopem ku rogatce warszawskiej. A dopieroż co jakieś rozbiegane konie wlokły w szalonym pędzie bryczkę od rogatki ku rynkowi, narażając wszystkich po drodze na niebezpieczeństwo. Toteż i redakcja dziś apeluje, by władze przedsięwzięły jakieś kroki w sprawie nienazbyt zdolnych kataryniarzy. I jeszcze, by doprowadziły do porządku aleje? Tak, tak, tak. Jakkolwiek żwir został w części usunięty, jednakże zostało go jeszcze tyle, iż utrudnia chodzenie, zwłaszcza w bocznych alejkach. Co zaś najgorsze, unoszą się z niego takie tumany kurzawy, że odbierają powietrzu wszelką na tym bulwarze świeżość. <laughs> Oj, Trzeba się napić. Mm. Ponieważ dekoracje Golińskiego. Prócz ozdobnej kurtyny i gustownego, jak zapewnia redakcja salonu, nie zdążyły nadejść. Przeto zapowiedziane na niedzielę przedstawienie amatorskie na odnowienie Kościoła Świętego Mikołaja odbędzie się w sali hotelu polskiego. Z różnych stron dochodzą ubolewania, że odnowienie starożytnej naszej świątyni z braku funduszy wolnym postępuje krokiem. Cała zatem nadzieja, że publiczność Mając tak dobrą sposobność do złożenia na ten cel ofiary, licznie w niedzielę zbierze się do teatru. Będę tam i ja, albowiem nic w tym mieście odbyć się nie może bez hrabianki. Inspiracje dzisiejszego poranka stanowiły majowe numery Kaliszanina z 1871 roku.